10 najlepszych samolotów prezydenckich na świecie. Miejsce 10. IU-96-300PU, Rosja. To latające centrum dowodzenia prezydenta Rosji, odpowiednik amerykańskiego Air Force One. Dwa takie egzemplarze wykorzystywane są przez Władimira Putina. Oba iły zostały zamówione w 2015 roku, a pierwszy z nich doczekał się oblotu w kwietniu 2021 roku. Samolot mierzy 55 metrów długości i 17 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 60 metrów. Został on wyposażony w 4 silniki turbowentylatorowe. Jego zasięg to około 11 tysięcy kilometrów, a od innych wersji IUA-96 różni się wyłącznie dodatkowymi antenami, dzięki którym może utrzymywać szyfrowaną łączność. Wyposażenie komunikacyjne jest ukryte pod charakterystyczną, podłużną owiewką na szczycie kadłuba, ciągnącą się od połowy samolotu aż po tylne usterzenie. Warto podkreślić, iż seryjne IUA-96 zyskały opinię samolotów niepewnych o dużej awaryjności. Z tego powodu zrezygnowały z nich linie lotnicze, a maszyny tego typu są obecnie używane tylko na Kubie i w Rosji, jako samoloty do przewozu VIP-ów. Miejsce 9. Boeing 747-400 Chiny. Prezydent Chin podczas podróży służbowych korzysta z dwóch komercyjnych samolotów Boeing 747-400. Samoloty te mierzą 70 metrów długości i 20 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 65 metrów. Zarządza nimi 34. Dywizja Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Należą one do linii lotniczych Air China i w momencie, gdy prezydent potrzebuje z nich skorzystać, modyfikowane są tak, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo. Natomiast po zakończonej podróży maszyny wracają do swojego pierwotnego stanu oraz do standardowych lotów pasażerskich. Co prawda, modyfikacje samolotu utrzymywane są cały czas w ścisłej tajemnicy, ale wiadomo, że dotyczą m.in. przedniej części kadłuba oraz że samoloty te posiadają systemy łączności, dzięki którym prezydent może komunikować się z kimkolwiek z dowolnego miejsca na świecie. Miejsce 8. KOTAM 001, Francja. KOTAM Unité jest używany jako znak wywoławczy kontroli ruchu lotniczego we wszystkich samolotach francuskich sił powietrznych przewożących prezydenta Francji. W listopadzie 2010 roku francuska eskadra rządowa otrzymała pierwszy, nowo wyremontowany Airbus A330-200, zamówiony przez rząd do wykorzystania jako samolot prezydencki w miejsce dwóch Airbusów A319. Samolot mierzy 59 metrów długości i 17 metrów wysokości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 60 metrów. Prezydent Sarkozy postanowił zamówić A330 o zasięgu 12 tysięcy kilometrów, co pozwoliłoby dotrzeć bez lądowania do Tokio, Dżakarty czy Limy. Obecnie na stanie sił powietrznych Francji znajdują się trzy takie Airbusy do przewozu VIP-ów. A330 w nowej wersji zabiera do 60 osób, dwukrotnie więcej niż A319. W kabinie znajduje się sala posiedzeń ze stołem i 11 fotelami. Prezydent i pasażerowie mają dostęp do najnowocześniejszych środków kodowanej łączności satelitarnej, zainstalowanych przez firmę Thales. W części prywatnej prezydent ma do dyspozycji gabinet z 3 fotelami, sypialnię z podwójnym łóżkiem i łazienkę z prysznicem. Miejsce 7. Konrad Adenauer, Niemcy. Konrad Adenauer to samolot używany przez niemiecki rząd oraz kanclerza do oficjalnych podróży i spraw dyplomatycznych. Nazwa pochodzi od pierwszego kanclerza Niemiec po II wojnie światowej. Podobnie jak wszystkie niemieckie samoloty rządowe, Konrad Adenauer jest obsługiwany przez niemieckie siły powietrzne na lotniskach Kolonia Bonn i Berlin-Brandenburgia. Od 2023 roku tę rolę pełni samolot Airbus A330
A350-900. Maszynie nadano numer 10+01, wskazujący, że ma ona być okrętem flagowym całej Luftwaffe. Airbus A350-900 Konrad Adenauer ma 67 metrów długości i 17 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 64 metry. Rozwija prędkość 960 km na godzinę i może wznieść się na pułap ponad 13 tysięcy metrów. Bez lądowania może dotrzeć do każdego zakątka na świecie. Odległość 12 tysięcy km do Buenos Aires pokonuje w 14 godzin. Ta nowa rządowa maszyna jest polakierowana na biało i ozdobiona pasem w barwach narodowych Niemiec. Flota rządowa w sumie będzie miała 3 takie samoloty. Ich zaletą jest komfortowe wyposażenie, obejmujące m.in. wszelkie możliwe sprzęty biurowe oraz komfortowy salon dla VIP-ów. Poprzedni niemiecki rządowy samolot Airbus A340-300 ma zostać sprzedany na aukcji internetowej po tym, jak popadł w niełaskę polityków tego kraju. W listopadzie 2018 roku kanclerz Angela Merkel nie doleciała na rozpoczęcie szczytu G20 w Buenos Aires, po tym jak samolot został zmuszony do awaryjnego lądowania w Kolonii. Miejsce 6. Royal Air Force Voyager Wielka Brytania. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii leasinguje 14 wielozadaniowych samolotów tankowania powietrznego Airbus A330 MRTT, które otrzymały w RAF nazwę własną Voyager. Maszyny mierzą 59 metrów długości i 17 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 60 metrów. Stanowią własność konsorcjum Air Tanker, a usługa ma obowiązywać do 2035 roku. Samolot o rejestracji ZZ336 został skonfigurowany do transportu VIP. Na pokładzie pasażerskim zabudowano 158 foteli pasażerskich, w tym 58 klasy biznes. Obok funkcji transportu rządowych i królewskich VIP ma pełnić normalną służbę maszyny tankowania powietrznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem Royal Air Force, Voyager KC-3 obecnie jest pomalowany w barwy Wielkiej Brytanii, Globalna Brytania i wyposażony w bezpieczny system komunikacji satelitarnej oraz wykrywacz rakiet. Miejsce 5. Air India One Indie. Od 2020 roku prezydent oraz premier Indii korzystają z dwóch samolotów Boeing 777-300ER, określanych jako Air India One, które zarządzane są przez indyjskie siły powietrzne. Boeing 777-300ER mierzy 74 metry długości i 18 metrów wysokości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 65 metrów. Samoloty te są zdolne do pokonywania dużych odległości, eliminując potrzebę tankowania w powietrzu. Wyposażone zostały w szyfrowaną łączność satelitarną oraz zaawansowaną nawigację i dysponują laserowym systemem przeciwrakietowym, który zapewnia ochronę przed zagrożeniami z lądu, morza i powietrza. Ponadto samoloty odporne są na impuls elektromagnetyczny wywołany wybuchem nuklearnym, a łączny koszt obu maszyn razem ze wszystkimi modyfikacjami wyniósł około 800 milionów dolarów. Miejsce 4. Boeing 747-400 Arabia Saudyjska. Rodzina królewska oraz rząd Arabii Saudyjskiej dysponuje flotą kilkunastu luksusowych samolotów, które wykorzystywane są podczas oficjalnych podróży. Działają one w ramach linii lotniczych Saudi Arabian Airlines i przystosowane do konkretnych wymagań i potrzeb króla. A ze względu na to, że podróżują nimi wyłącznie członkowie rodziny królewskiej oraz przedstawiciele różnych agencji rządowych, określane są jako Special Flight Services. Król Arabii Saudyjskiej najczęściej korzysta z samolotu Boeing 747-400. Samolot mierzy 70 metrów długości i 20 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 65 metrów. Statek powietrzny lata w towarzystwie innych samolotów, przewożąc całą świtę króla, składającą się z ponad 1000 osób, w tym m.in. książęta, ministrowie, biznesmeni i ponad 100 ochroniarzy.
bagaży. Ponadto na pokładzie znajduje się również cała masa luksusowego bagażu, takiego jak na przykład dwa opancerzone Mercedesy S600, pozłacane ruchome schody oraz dwie przenośne windy, a wartość samolotu szacowana jest na 250 milionów dolarów. Miejsce trzecie. Il-80 Max Dome. Ilyushin Il-80 powstał na bazie samolotu pasażerskiego Il-86. Nazywany jest latającym Kremlem lub rosyjskim samolotem Dnia Zagłady. Pierwszy lot zmodyfikowanej wersji maszyny odbył się w marcu 1987 roku. Samolot ma długość 60 metrów, wysokość 15,5 metra, a rozpiętość skrzydeł wynosi 48 metrów. Głównym przeznaczeniem jest pełnienie roli latającego centrum dowodzenia dla rosyjskich urzędników, w tym prezydenta, na wypadek wojny nuklearnej. Został wyposażony w 4 silniki, a jego prędkość przelotowa to 850 km na godzinę. Il-80 jest dostosowany do tankowania z powietrza. Nie posiada żadnych okien oprócz tych, które znajdują się w kabinie pilotów. W ten sposób zwiększono jego wytrzymałość na wybuchy jądrowe i impuls elektromagnetyczny powstający po wybuchu, który stanowi zagrożenie m.in. dla elektroniki w sprzęcie wojskowym. Dodatkowo na jego kadłubie zamontowano sprzęt łączności satelitarnej oraz anteny umożliwiające transmisję i odbiór radiowych sygnałów o bardzo niskiej częstotliwości. Tego typu sygnały mogą być używane na przykład do kontaktu z okrętami podwodnymi. W użyciu pozostają 3 z 4 Il-80, które weszły do służby. Miejsce drugie. Air Force One USA. To kryptonim nadawany każdemu samolotowi amerykańskich sił powietrznych, na którego pokładzie znajduje się urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Najczęściej do zagranicznych podróży wykorzystuje wojskową wersję Boeinga 747-200B Jumbo Jet, czyli VC-25A. W charakterystycznym biało-błękitnym malowaniu samolot mierzy 70 metrów długości i 20 metrów wysokości. Rozpiętość skrzydeł to 60 metrów. Zasięg maszyny to ponad 12,5 tysiąca kilometrów. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych dysponują dwoma Boeingami VC-25A zarejestrowanymi pod numerami 28000 i SAM 29000. Stacjonują w bazie w Andrews w stanie Maryland. Choć model ten bazuje na samolocie cywilnym, zbudowany jest od podstaw z myślą o spełnieniu potrzeb prezydenta USA. Wystrój wnętrza samolotu jest całkowicie zmieniony. Są w nim luksusowe sypialnie, gabinety, dwie kuchnie, a także sala operacyjna i dobrze wyposażona apteka. Każda z maszyn jest naszpikowana sprzętem komunikacyjnym. Mają własne centrale telefoniczne. Mogą także spełniać rolę latającego centrum dowodzenia na wypadek zmasowanego ataku atomowego. Jest także miejsce dla prezydenckiej rodziny, części personelu Białego Domu i dla przedstawicieli mediów. Ze szczegółów militarnych wiadomo, że Air Force One jest chroniony przed atakiem rakietami ziemia-powietrze lub powietrze-powietrze i może być tankowany w powietrzu. Miejsce pierwsze. Doomsday Plane USA. Jednym z najbardziej charakterystycznych samolotów jest E-4B Nightwatch, szerzej znany jako Doomsday Plane, samolot Dnia Zagłady. Amerykańskie siły powietrzne mają 4 takie samoloty. Są zbudowane na bazie pasażerskich Boeingów 747-200. Mają długość 70 metrów, wysokość 20 metrów, a rozpiętość skrzydeł wynosi 60 metrów. W oficjalnej nomenklaturze E-4B Nightwatch to National Airborne Operations Center, państwowe latające centrum operacyjne. Jest to latające stanowisko dowodzenia amerykańskimi siłami zbrojnymi, opracowane na wypadek wybuchu wojny jądrowej i zniszczenia Waszyngtonu oraz innych naziemnych stanowisk dowodzenia. Chociaż E-4B wygląda podobnie jak VC-25, czyli prezydencki Air Force One, jest innym samolotem.
Kremlem. Na pokładzie nie ma wydzielonej części mieszkalnej dla prezydenta, ani luksusowego wyposażenia dla pasażerów. Znajdują się tam stanowiska dla około 50 oficerów ze wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych. Podstawowym wyposażeniem E-4B jest duża liczba różnego rodzaju radiostacji i systemów łączności satelitarnej. Szczegóły wyposażenia są ściśle tajne. Na grzbiecie kadłuba w kopułach jest zainstalowany zestaw anten, pracujący na wszelkich częstotliwościach.